Dzieciństwo Luizy. Bądź uwielbiony, Boże Ojcze, Jezu Chryste i Duchu Święty. Za każdą sekundę życia Luizy, za jej temperament, jej charakter, za każdy dopust Waszej woli, aby chronić ją, dać jej potrzebne łaski, by była w pełni przygotowana do dzieła przez Was od wieków zaplanowanego. Chwała Tobie, Trójco Święta. Pamiętam więc, że we wczesnym dzieciństwie, w wieku 3 lub 4 lat, do wieku około 10 lat miałam bojaźliwy temperament, a mój strach był tak wielki, że nie potrafiłam ani przebywać sama, ani sama uczynić kroku. Było to spowodowane tym, że od 3 roku życia prawie zawsze miałam w nocy przerażające sny. Śnił mi się diabeł, który napawał mnie strachem, tak iż drżałam. Wiele razy śniło mi się, że chciał mnie zabrać ze sobą i mocno mnie ciągnął, a ja robiłam wszystko, żeby uciec. W tym samym śnie byłam zlana zimnym potem, kryłam się i uciekałam w ramiona swojej mamy. Tak więc w dzień pozostawało mi wrażenie snów i uczucie takiego strachu, jak gdyby diabeł chciał wyjść ze wszystkich stron. Teraz sądzę, że dobrze mi to zrobiło, ponieważ od wczesnego dzieciństwa wiele razy odmawiałam Zdrowaś Maryjo i Ojcze Nasz do wszystkich świętych, których imiona znałam, gdyż chciałam uzyskać łaskę, żeby nie śnić diabła. I gdy wymieniono mi imię innego świętego, którego nie znałam, od razu dodawałam kolejne Ojcze, jeśli był to mężczyzna, a Zdrowaśkę, jeśli była to kobieta, ponieważ sądziłam, że jeśli nie będę czcić ich wszystkich, to przyśni mi się diabeł. Pamiętam, że od tamtego czasu zawsze odmawiałam 7 Zdrowasiek do Mamy Bolesnej. Miałam więc długą listę Ojcze i Zdrowaś Maryjo. I dlatego, gdy inne dziewczynki lub moje siostry się bawiły, ja trzymałam się od nich trochę z daleka. A jeśli byłam razem z nimi, to dlatego, że się bałam. Jednak nie brałam udziału w ich niewinnych zabawach, gdyż chciałam odmawiać swoje długie Zdrowaśki i Ojcze Nasz. Pamiętam też, że czasami śniła mi się Dziewica Maryja, która przepędzała diabła. Pewnego razu powiedziała mi: Córko moja, płacz, gdyż syn mój umarł. Byłam wstrząśnięta i współczułam jej, ale to sprawiało, że byłam nieszczęśliwa. Kiedy osiągnęłam bardziej chłonny wiek i byłam w stanie medytować i czytać, nie mogłam się izolować, gdyż się bałam. Nie mogłam więc robić tego, co chciałam. Kiedy stałam się córką Maryi w wieku 11 lat, pewnego dnia, gdy chciałam się modlić i medytować, ogarnął mnie strach i miałam zamiar uciec do rodziny. Poczułam w swoim wnętrzu siłę, która mnie powstrzymała i usłyszałam w głębi swojej duszy głos mówiący mi: Dlaczego się lękasz? Obok ciebie jest twój anioł. W twoim sercu jest Jezus. Jest Matka Niebieska, która chroni cię pod swoim płaszczem. Tak więc, dlaczego się lękasz?
Kto jest silniejszy? Twój anioł stróż? Twój Jezus? Twoja niebieska mama czy piekielny wróg? Tak więc nie uciekaj, ale zostań. Módl się i się nie lękaj. To doznanie w moim wnętrzu przyniosło mi tyle siły, odwagi i stanowczości, że lęk zniknął. A za każdym razem, gdy ogarniał mnie strach, słyszałam ten sam głos powtarzający się w moim wnętrzu i czułam się prowadzona jakby za rękę przez anioła, wszechwładną królową i kochanego Jezusa. Pośród nich czułam się zwycięska i nabrałam takiej odwagi, że cały strach mnie opuścił, a co więcej, straszne sny ustały całkowicie. Mogłam więc zostać sama, poruszać się sama i chodzić sama do ogrodu, kiedy przebywaliśmy na farmie. Natomiast wcześniej, gdy szłam do ogrodu, uciekałam, jak tylko zauważyłam poruszającą się gałąź drzewa, gdyż sądziłam, że był tam diabeł. Pamiętam, że pewnego dnia, wspominając strach ze swojego dzieciństwa oraz liczne sny wroga, które czyniły moje dzieciństwo nieszczęśliwym, powiedziałam do Jezusa: dlaczego, miłości moja, spędziłam swoje dzieciństwo w tak wielkim strachu, z tyloma złymi snami, które sprawiały, że drżałam i się pociłam, które zasmucały tak młody wiek? Nic z tego nie rozumiałam. Nie sądzę, żeby wróg miał jakiś cel, biorąc pod uwagę tak młody wiek. A Jezus powiedział do mnie: córko moja, wróg coś w tobie dostrzegał. Przeczuwał, że możesz być mi przydatna do czegoś, co dotyczy mojej wielkiej chwały. Przeczuwał, że ma ponieść wielką porażkę, której nigdy wcześniej nie poniósł. A co więcej, widział, że bez względu na to, jak bardzo się starał, nie mógł dopuścić do ciebie żadnego mniej czystego uczucia, ani żadnej mniej czystej myśli, ponieważ ja zamknąłem przed nim drzwi. Tak więc nie wiedział, którędy ma wejść. Widząc to, złościł się i próbował cię przestraszyć okrutnymi i przerażającymi snami, gdyż nie mógł nic innego uczynić. Co więcej, nie znając przyczyny moich wielkich zamiarów wobec ciebie, które miały służyć zniszczeniu jego królestwa, był czujny i próbował ją zbadać, mając nadzieję, że będzie mógł w jakiś sposób wyrządzić ci krzywdę. Nasz Pan był dla mnie bardzo dobry, dał mi dobrych rodziców. Oni bardzo uważali, abyśmy nie usłyszeli żadnego bluźnierstwa ani mniej szczerego słowa. Kochali mnie i to godną i odpowiedzialną miłością. Pamiętam, że kiedy byłam dzieckiem, mój ojciec nigdy nie brał mnie na ramiona, a ja go nie całowałam ani on mnie. Nie pamiętam nawet, żebym całowała swoją matkę. Kiedy byłam dorosła i kiedy szłam spać, a moja mama musiała iść na farmę i miało jej nie być przez wiele miesięcy, wykonywała gest, jakby chciała mnie pocałować, żeby się ze mną pożegnać. Ja to widziałam i zanim to uczyniła, całowałam ją w rękę, a ona wstrzymywała się od przelania swojego w pełni matczynego uczucia. Tata i mama byli aniołami czystości i skromności. Byli hojni dla swoich pracowników. Nadużycia i oszustwa nie miały miejsca w naszym domu. Ich opieka była tak wielka, że nigdy nie powierzali nas obcym, ale zawsze trzymali nas przy sobie. Mam nadzieję, że błogosławiony Jezus wynagrodził im ich wiele cnót, dając im za pobyt Ojczyznę Niebieską. Pamiętam też, że miałam nieśmiały temperament i gdy przychodzili do nas z wizytą krewni lub inni goście, uciekałam przed nimi na górę, gdyż nie chciałam, żeby mnie spotkali, albo się chowałam za łóżkiem i się modliłam.
Wychodziłam dopiero wtedy, gdy mnie wezwano i powiedziano mi, że już sobie poszli. A kiedy moja mama szła odwiedzić krewnych i chciała mnie ze sobą zabrać, płakałam, gdyż nie chciałam iść. Ja i druga moja siostrzyczka, prawie tego samego temperamentu, cieszyłyśmy się, gdy zostawałyśmy same i zamknięte pod kluczem i gdy nie musiałyśmy wychodzić. Ten wstyd nie pozwalał mi brać udziału w niczym, ani w świętach, ani w zabawach, nawet w tych niewinnych, które często odbywają się w rodzinach. Byłam ofiarą wstydu i jeśli rodzice mnie zmuszali, to był to dla mnie krzyż, ponieważ wstyd sprawiał, że wszystko było dla mnie obce. Gdy więc przypomniałam sobie to, co w jakiś sposób czyniło moje dzieciństwo nieszczęśliwym, ukochany Jezus powiedział mi: Córko moja, także wstyd, jakim cię otaczałem w młodym wieku, był jedną z największych zazdrości mojej miłości do ciebie. Chciałem, aby nie wkroczył do ciebie nikt, ani świat, ani ludzie. Pragnąłem, abyś była obca dla wszystkich. Chciałem, abyś w niczym nie brała udziału i aby nic nie sprawiało ci przyjemności, ponieważ już wtedy postanowiłem utworzyć w tobie Królestwo Najwyższego Fiat i ponieważ miałaś uczestniczyć w świętach i radościach, które się w nim znajdują. Tak więc było słuszne, żebyś nie cieszyła się żadnym innym świętem i była pozbawiona przyjemności i rozrywek, które są na ziemi. Czy nie jesteś z tego zadowolona? Ale mimo, że byłam nieśmiała i bojaźliwa, miałam żywy i wesoły temperament. Skakałam, biegałam, a nawet byłam psotna. Patrzę do tyłu i uśmiecham się, choć bolało. Dziś widzę, wszystko miało sens, coś odebrało. By wreszcie stanąć u twych bram, tak przezroczysty. By serce wolne w sobie mieć i wolne zmysły. Później w wieku około 12 lat rozpoczął się kolejny okres w moim życiu. Zaczęłam słyszeć wewnętrzny głos Jezusa, zwłaszcza podczas komunii. Pierwszą komunię przyjęłam w wieku 9 lat i tego samego dnia przyjęłam sakrament bierzmowania. Tak więc często pozwalał się słyszeć w moim wnętrzu, kiedy przyjmowałam komunię świętą. Czasami całymi godzinami klęczałam po komunii prawie bez ruchu i słyszałam głos wewnętrzny, który przemawiał i niekiedy mi wyrzucał, że nie byłam dobra i uważna. Gdy czasami w ciągu dnia byłam rozproszona, karcił mnie i kończył mówiąc do mnie: a jednak mówisz mi, że mnie kochasz. Gdzie jest więc ta twoja miłość? Słysząc to, czułam, że umieram i obiecywałam, że będę uważniejsza. Jezus zaś dodawał: zobaczę, czy to prawda. Słowa mi nie wystarczają, chcę czynów. Komunia stała się moim głównym zamiłowaniem. W niej skupiłam wszystkie swoje uczucia. Byłam pewna, że słyszałam mowę naszego Pana. Bardzo mnie bolało, gdy byłam jej pozbawiona, gdyż moi najbliżsi zmuszali mnie, abym szła z nimi na farmę i musiałam spędzać długie miesiące bez mszy i komunii. Ileż to razy wybuchałam płaczem, gdy spoglądałam na drzewa, kwiaty i na całe stworzenie,
Mówiłam sobie, dzieła Jezusa są wokół mnie, tylko Jezusa nie ma ze mną. Ach, kwiatku, słońcu, niebie, krystaliczna wodo, która płyniesz w naszym jeziorku, opowiedzcie mi o Jezusie. Jesteście dziełami Jego rąk, przekażcie mi o Nim wieści. I wydawało mi się, że wszystkie stworzone rzeczy mi o Nim mówiły. Każda stworzona rzecz mówiła o każdej zalecie Jezusa. Ja zaś płakałam, ponieważ nie mogłam przyjąć tego, którego wszystkie rzeczy kochały. Tak dobrze potrafiły opowiadać o Jego pięknie, miłości i dobroci. A ja płakałam, a nawet chorowałam. Nawet podczas medytacji słyszałam głos Jezusa, ale czasami nie dał się słyszeć. Natomiast podczas komunii zawsze Go słyszałam. Ileż to razy medytowałam i pozostawałam tak przez 2 lub 3 godziny, nie mogąc się oderwać. Gdy czytałam i dochodziłam do kropki i się zatrzymywałam, słyszałam w swoim wnętrzu głos Jezusa, który przybierając postawę nauczyciela, wyjaśniał mi medytację. Już od tamtej pory ukochany Jezus udzielał mi w moim wnętrzu lekcji o krzyżu, o dobroci, posłuszeństwie i swoim ukrytym życiu. Pamiętam, że jeśli chodzi o Jego ukryte życie, powiedział mi: córko moja, Twoje życie ma być pośród nas, w domu, w Nazarecie. Gdy pracujesz, gdy się modlisz, gdy jesz i chodzisz, masz mieć jedną rękę przy mnie, drugą przy naszej mamie, a spojrzenie utkwione w świętym Józefie. Masz sprawdzać, czy Twoje czyny są zgodne z naszymi, aby móc powiedzieć: najpierw tworzę mój wzór według tego, co czynią Jezus, niebieska mama i święty Józef, a potem go naśladuję. Zgodnie ze wzorem, który stworzyłaś, chcę, abyś powtarzała za mną moje ukryte życie. Pragnę znaleźć w Tobie dzieła mojej mamy, dzieła mojego drogiego świętego Józefa oraz moje własne dzieła. Byłam zmieszana i powiedziałam mu: mój ukochany Jezu, nie potrafię tego czynić. A on: córko moja, odwagi, nie martw się. Jeśli nie potrafisz tego uczynić, poproś mnie, abym cię nauczył, a ja od razu cię nauczę. Powiem ci, jak my to czyniliśmy, opowiem ci o moich intencjach, o nieustannej miłości całej Trójki, o tym, jak byliśmy nią zawsze przepełnieni. Ja jak morze, a oni jak rzeczki, tak iż jedno przelewało się w drugim i to tak bardzo, że mieliśmy mało czasu na rozmowę ze sobą. Bardzo byliśmy pochłonięci miłością. Czy widzisz, jak bardzo jesteś w tyle? Musisz wiele zrobić, aby nas dogonić. Potrzebujesz dużo ciszy i skupienia. Ja zaś nie chcę, abyś była w tyle za nami, ale pośród nas. Tak więc, kiedy nie potrafiłam tego uczynić, pytałam Jezusa, a On pouczał mnie w moim wnętrzu. Prawie zawsze starałam się w takim stopniu, w jakim mogłam, odizolować od rodziny, aby być sama i zachować ciszę. Zabierałam ze sobą swoją robótkę i prosiłam mamę, żeby mi pozwoliła pójść na górę. Ona pozwalała mi na to. Tak więc mój umysł przebywał w domu w Nazarecie i raz patrzyłam na jednego, a raz na drugiego. Byłam zawstydzona, widząc, że byli bardzo skupieni, wykonując swoje skromne czynności i pochłonięci płomieniami miłości, które wznosiły się tak wysoko, że ich czynności były spalane i przemieniane w miłość. Zdumiona pomyślałam sobie: oni tak bardzo miłują, a jaka jest moja miłość? Czy mogę powiedzieć, że moje robótki,
moje modlitwy, pokarm, który spożywam i kroki, które czynię, są płomieniami, które wznoszą się do tronu Boga, a tworząc rzekę przelewają się do morza Jezusa? A widząc, że nimi nie były, stawałam się smutna. Jezus zaś mówił mi w moim wnętrzu: co ci jest? Nie smuć się, dojdziesz do tego powoli. Ja będę przy tobie, a ty za mną podążaj i się nie lękaj. Gdybym chciała opowiedzieć wszystko, co przeszłam w swoim wnętrzu w dzieciństwie, trwałoby to zbyt długo. A co więcej, w pierwszym tomie, który napisałam bez określenia, co było wcześniej, a co później, kiedy byłam młodsza, a kiedy starsza, znajduje się wzmianka o działaniu łaski w głębi mojej duszy, gdyż powiedziano mi, że nic nie szkodzi, jeśli nie opiszę chronologicznie wydarzeń, czyli tego, co było wcześniej, a co później. Mam jedynie opowiedzieć o tym, co we mnie zaszło, zwłaszcza, że po tylu latach trudno mi było zachować porządek chronologiczny tego, co zaszło w moim wnętrzu. A teraz, aby uniknąć powtórzeń, przechodzę dalej. Pamiętam, że jako dziewczynka gorąco pragnęłam zostać zakonnicą, a ponieważ chodziłam do szkoły do sióstr zakonnych, żywiłam do nich trochę przesadne uczucie. Kochałam je, ponieważ chciałam być taka jak one, ale czułam, jak jestem napominana w swoim wnętrzu z powodu tego uczucia. I choć obiecywałam kochać tylko Jezusa, znowu upadałam. Jezus zaś powracał, aby mi dać gorzkie napomnienia. Pamiętam, że było to jedyne uczucie, którego w sposób szczególny doświadczyłam w swoim życiu, gdyż później już nikogo nie darzyłam miłością. Jaką męką dla biednego ludzkiego serca jest naturalne, a może nawet niewinne uczucie. Pamiętam to z przerażeniem. Wewnętrzne wyrzuty przybijały mnie do krzyża. Wydawało mi się, że moja miłość trzymała Jezusa na krzyżu, a Jezus w zamian przybijał mnie do krzyża. Z tego powodu nie zaznałam prawdziwego spokoju, ponieważ naturą ludzkiej miłości jest walka z biednym sercem. Na świecie nie jest możliwe posiadać spokój i jednocześnie w sposób szczególny miłować ludzi. A jeśli jest to możliwe, oznacza brak sumienia, nawet gdyby cel był święty lub mało znaczący. Ale błogosławiony Jezus natychmiast to zakończył. A uczynił to w następujący sposób. Pewnego ranka poprosiłam mamę, aby wysłała mnie z wizytą do przełożonej. Osiągnęłam ten cel z trudem i poświęceniem. Poszłam i poprosiłam o przełożoną. Powiedziano mi, że jest zajęta i nie może wyjść. Byłam zraniona, gdy to usłyszałam. Poszłam do kościoła i wyładowałam swoją boleść przed Jezusem, a On skorzystał z okazji, by to zakończyć. Opowiedział mi o swojej miłości i o tym, jak niestała jest miłość stworzeń oraz że chciał, abym absolutnie z tym skończyła. Powiedział mi: kiedy serce nie jest puste, ja je odrzucam i nie mogę rozpocząć pracy, którą zaplanowałem wykonać w głębi duszy. Ale któż mógłby opowiedzieć wszystko, co mi powiedział w moim wnętrzu? Pamiętam, że z tym skończyłam, a moje serce stało się mężne i nie potrafiłam już nikogo kochać. Nieustannie prosiłam więc Jezusa, aby pozwolił mi zostać zakonnicą. Kiedy go czułam w swoim wnętrzu, często go pytałam, czy moje powołanie zakonne się spełni, a Jezus zapewniał mnie, mówiąc: tak, zadowolę cię. Zobaczysz, że zostaniesz zakonnicą. Byłam bardzo szczęśliwa, słysząc zapewnienie Jezusa, i aby uzyskać zgodę, starałam się przygotować rodzinę, która była temu przeciwna, zwłaszcza mama. Ona nawet płakała i powiedziała mi,
żeby mnie zadowoliła, gdybym chciała zostać zakonnicą klauzurową, ale w przypadku zakonnicy czynnej nigdy by mi nie dała za wygraną. Jednak prawdę mówiąc, chciałam zostać zakonnicą czynną, ponieważ te, które znałam, były moimi nauczycielkami. Ale nadeszła długa choroba i zakończyła moje powołanie. Wiele razy skarżyłam się Jezusowi i mówiłam Mu, a jednak powiedziałeś mi kłamstwo. Zakpiłeś sobie ze mnie, obiecując mi, że zostanę zakonnicą. Jezus wiele razy zapewnił mnie, że mówi prawdę i powiedział mi, ja nie potrafię ani oszukiwać, ani kpić. Powołanie, do którego Cię wezwałem, jest bardziej wyjątkowe. Czy zabronione jest osobie, która staje się zakonnicą, chodzić, oddychać i się czymś delektować, nawet w surowszym zakonie? A ileż to razy pozwalają, żeby do zakonu wdarł się mały świat? Ileż razy wspaniale się bawią? Ja zaś pozostaję jakby na uboczu. Ach, córko moja, kiedy to ja powołuję do jakiegoś stanu, wiem, jak zrealizować to powołanie. Miejsce jest mi obojętne, a habit zakonny nic dla mnie nie znaczy. Jeśli w jądrze duszy jest to, co powinno być, tak jak gdyby wstąpiła do zakonu. Dlatego powiadam Ci, że jesteś i będziesz prawdziwą zakonnicą mojego serca. Boże, powołałeś mnie. Boże, Ty wezwałeś mnie. Ty pragniesz mnie posłać, bym głosił słowa Twe. Boże.
miłości, którą dałeś mi. Dziękuję Tobie, o Panie, dziękuję za miłość Twą, dziękuję za powołanie, które dałeś mi. To będzie dla mnie szczęśliwy dzień, Ty włożysz na mnie swe.